latają jaszczurki wszędzie. Latają jaszczurki wszędzie. Latają jaszczurki wszędzie. Każdego ludzkiego ducha dopadną, niezależnie gdzie on będzie. Pierw zjedzą tkankę miękką, a potem resztę. I nic się nie zmarnuje, amator na kości już maszeruje. I tak zakończy swoje życie w materii duch ludzki. I nie będzie żadnego ale, do ostatniej łamanej kości. Ignorancja przekroczyła wszelką miarę, więc żadnej litości. Mogą w przeżyciach już zapomnieć o sobie, ich już nie ma. To kwestia już nadchodzących zdarzeń. A Afryka jest tego symptomem. Tam bliźniego topora. I nie trzeba więcej pisać. Już ludzkość sama się rozlicza między sobą. Lecz przerażenie dopiero ludzkość ogarnie swym płaszczem. I tak długo będzie was trzymała, aż skostniejecie. Latają jaszczurki wszędzie. 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 Dziś najmniejszy lucyfer jest waszym idolem. A wasz nadmiernie rozwinięty mózg przedni, produkujący rozum przez nadmierne, nielogiczne myślenie, waszym fałszywym wzorem. Dla nielogiczności, fałszu i obłudy, waszego zachowania i postępowania nigdy nie było zrozumienia. A ponieważ już zbyt daleko wpadnie się oddaliliście od wszystkiego dobrego, to dla was nadchodzący koszmar dla całego. Wasze najśmielsze noworoczne życzenia ulegną rozkładowi całkowicie. To już gruzy waszej cywilizacji, a dotyczą wszystkiego. Waszego życia, pracy, nikłej moralności, wiary w ziemskie i ziemską władzę, a tak zwani terroryści czy zamachowcy wraz z ich inspiratorami zgasną raz na zawsze. A wszystkim tym, co uda się opuścić ziemskie ciała, ich karma nie zostanie darowana. Oni też będą musieli dojrzeć i całkowicie się rozliczyć.
Latają jaszczębie wszędzie. Latają jaszczębie wszędzie. Pocieszające w tym zniszczeniu jest to, zawsze otrzymujesz to, co sam zasiałeś we wszystkim, co czyniłeś. Ono jest tylko przez was samych zaszczepionych w waszych chorych mózgach. To realizowane zadanie i wam ból, i cierpienie doskonale to pokaże na was. A otoczenie pokaże, czy żyliście tym swoim bagnie złudnych waszych dziejskich wyobrażeń. Ostatnia zamykająca karta księgi ludzkich duchów na ziemi się zamyka i o was już nic nie będzie słychać, was po prostu już nie będzie. Za to, co już się dzieje i co nastaje, miejcie pretensje do siebie i tylko tam szukajcie winy. Być może niektórzy znajdą przyczynę, lecz to wy sami jesteście swym sędzią, katem i ofiarą. Być może te moje słowa do was dotrą. Być może na nich od podstaw się wybudujecie od nowa. Być może wam się uda i się uratujecie. Być może. Ale czy na pewno tak będzie?